dzisiaj jest już nowy rok, ale jeszcze nagrywam takie ostatnie ujęcie z wczoraj, bo wczoraj jakoś, nie wiem jak wy, czy tak robicie, my po prostu przespaliśmy Sylwestra. Poszliśmy po prostu wieczorem jeszcze na spacer, na sok i na ciastko. Ja wypiłem dwa pyszne soki z pomarańczy po 2 zł, po 6 dirhamów. Mega pyszne. Zjedliśmy po ciastku, wróciliśmy. Nie było u nas w hotelu, coś się działo. Było jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, małe przyjęcie. Znaczy pewnie ci, co zamówili obiady, to mieli obiady. Była jakaś orkiestra. No tam taka barbaryjska muzyka, potem jakieś tańce, hulańce, coś tam. Ale jakoś byliśmy zmęczeni i nie wiem, jakoś nie miałem zupełnie ochoty, nawet chyba nie wyjrzałem, co oni tam grają i co robią. Nie wiem, jakoś zupełnie nie miałem ochoty. A słyszeliśmy dużo właśnie dobrego o obiadach tutaj. Są podobno pyszne obiady i to jest też nasz hotel wymieniony jako restauracja. I ludzie tutaj przychodzą po prostu na przykład na same obiady. Ale to jest trochę bez sensu we dwie osoby, ponieważ oni dają ogromne porcje. To tego się nie przeje. Jak czytaliśmy komentarze, to po prostu co chwilę ktoś pisał, że był we dwie osoby, a dostali jedzenie jak na sześć. Bo dostaje się na przykład cały wielki jakiś tam tajin z całym... No widzieliśmy sałatki, no sałatki to po prostu... 9 należy sałatek. Tak właściwie każda sałatka mogłaby stanowić danie. Na przykład jak dostaje się na deser milk pastille, to dostaje się całe ciasto, a wy byście zjedli tylko po jednym kawałku, a dostaje się całe ciasto, więc no najpierw myśleliśmy, że żeby sobie właśnie zamówić taki fajny obiad noworoczny, ale poszukałem właśnie opinii o tym, jaka jest cena. Cena dosyć spora, bo to chyba ponad 200 zł, 200-250 chyba. To na 6 osób rzeczywiście byłaby nie najgorsza cena. No ale bez sensu coś takiego kupować na dwie osoby i byśmy zjedli jedną piątą czy tam... Tak, ja samą zupę nie by się najadła. No, więc no trochę bez sensu i nie zdecydowaliśmy się jakoś w ogóle, nie no, cały czas też poza tym byliśmy tacy jacyś trochę niezachwyceni tym miejscem, jesteśmy mocno zawiedzeni, więc nie miałem jakoś ochoty tam wychodzić i... A tak czy tak w pokoju musieliśmy słuchać tej muzyki, bo po prostu pod naszym... No to dosłownie pod naszymi drzwiami. Aha. Po prostu jak ktoś trafi w tym miejscu pokój na dole, to ma nieciekawie. No to jest trochę taki minus właśnie też tego, że to jest też restauracja i ludzie tu przychodzą na obiady, tylko na obiad, w sumie nie na obiad, na kolacje. Kolacje są, na przykład przychodzą na kolację o 9, siedzą do 23 i to wszystko dosłownie pod naszym oknem. Pod naszym oknem i drzwiami, no. Także trochę niefajnie, no bo nawet jak telewizor włączałam, to i tak po prostu słychać było wszystko, więc słabo akurat to. W końcu mieliśmy siadanie na szybą 30, wyjechaliśmy gdzieś chyba 15 po 8. Mamy, tak jak właśnie mówię, godzinę do Agadiru. Musimy jeszcze umyć samochód przed oddaniem, bo tutaj... Warzywowce. Bo tutaj w Agadiru... Nie, chyba w ogóle ogólnie w Turcji... Owce. No właśnie, przejeżdżałem przez owce. Ogólnie w Turcji, w Maroko, samochód trzeba oddać umyty. Musimy jeszcze zatankować. I jeszcze chcemy odwiedzić Decathlon, bo ja chcę sobie kupić spodnie, bo mam tylko jedne spodnie długie. Może no tak obejdziemy jakieś koszulki, może sobie jeszcze coś kupię, mam mało koszulek. Jak się tą kluskę wnoszałam swoją? Liczę na to, że będzie dzisiaj otwarty, bo teoretycznie nowy rok. Nie wiadomo jak oni tutaj... Ja nie wiem, no oni chyba mają swój nowy rok. No bo w sumie wczoraj właściwie nic się nie działo, nic, zero. Na mieście kompletnie zero, tylko chyba w hotelach jakiś coś, cokolwiek. No tak, no ale w sensie mówię, że w Rumanii oni mają swój nowy rok. No tak, tak. Bo ich jest tysiąc, któryś dopiero. Nie obchodzą tak za bardzo naszego Sylwestra. Nie, gdzie? Jeszcze jedna rzecz ważna. Dojeżdżamy do Agadiru, oddajemy samochód i to wszystko, co wcześniej wam mówiłem. A później... Chcemy się przedostać do El Suri. Tak. Będziemy próbować złapać autobus do El Suri. Może się jeszcze uda. Jak nie, to zostaniemy jeden dzień, jedną noc jeszcze w Agadirze, a jutro pojedziemy do El Suri. I w El Suri zostaniemy co najmniej do soboty, a może jak nam się spodoba, to 2 tygodnie. Zobaczymy. Tam podobno jest fajnie. Jesteśmy właśnie pod Decathlonem. Zrobiliśmy zakupy.
Ja mam dwie koszulki i spodnie, nie takie spodnie jak chciałem, bo chciałem takie zapinane tutaj, wiecie, z suwakiem, bo tutaj na jakichś na przykład sukach czy coś to jest niebezpiecznie, bo jest chyba tylu kieszonkowców. Nie wiem, ja się po prostu trzymam cały czas. A Kasia kupiła sobie taki fajny malutki plecaczek. Za wszystko ile wydaliśmy? 320 dirhamów, czyli 110 zł chyba. A jeszcze jedna z ciekawostek okazało się, bo dopiero jak już w trakcie drogi przypomniało mi się tak wyjątkowo, że samochód mamy nie do 12, tylko do 19. Więc nie musimy się śpieszyć. No i dokładnie tak jak my zawsze zmieniamy plany w ostatniej chwili. Zdecydowaliśmy, że jednak nie jedziemy dzisiaj do Al-Suri, bo mieliśmy tylko 2 godziny do odjazdu autobusu. Musielibyśmy się naprawdę mocno śpieszyć, jeszcze umyć samochód i w tym czasie zwrócić z powrotem na dworzec autobusowy. Albo byliśmy na dworcu autobusowym, dowiedziałem się, o której jeżdżą autobusy, był o 13.30 i trzeba było być o 13.00 na dworcu, żeby się tam na niego załapać. Więc stosunkowo mało czasu i tak nie chcieliśmy się spinać, w ogóle chcemy trochę odpocząć, więc zostajemy dzisiaj w Agadirze. Jesteśmy właśnie w hotelu Sudbahya. To najtańsza oferta, jaka jest w Agadirze, za gdzieś około 200 dirhamów, 17 euro. No niecałe 18 euro tutaj płacimy za noc ze śniadaniem. Bez śniadania kosztowało chyba 15, czyli 4 euro, jakby tam ze zniżką, 4 euro za śniadanie się płaci dla 2 osób. W sumie sporo, ale już chcemy jutro rano na spokojnie, bo mamy jutro o 9 autobus. Już kupiłem też bilety jutro na 9. Po 70 dirhamów, czyli ile? Gdzieś 23, nie, 22 zł, gdzieś coś koło tego. Więc już jutro chcemy mieć na spokojnie, wcześniej wstać. Tutaj są śniadania od 7. Już nie chcemy się jutro tutaj nigdzie miotać, gdzieś szukać śniadań i tak dalej. Więc zarezerwowaliśmy sobie hotel, właśnie ten Sudbahya. Tylko że zrobiliśmy rezerwację godzinę temu i oni chyba jeszcze tego nie mają, to jest system i pan nam kazał czekać. Czekamy sobie tutaj właśnie, aż pan gdzieś potwierdzi tą rezerwację. No i jutro rano na spokojnie pojedziemy sobie około chyba 3 czy 4 godzin dzisiaj do Al-Suri i będziemy około 12-13. Będziemy mieli duży czas na poszukanie po prostu jakiegoś fajnego miejsca. No właśnie, bo jakbyśmy dzisiaj pojechali, to byśmy dojechali gdzieś na 17, to już zaraz godzina około 18 robi się ciemno, więc odpoczniemy sobie tutaj spokojnie. Jesteśmy już w pokoju, długo czekaliśmy, nie wiem, z pół godziny co najmniej chyba. I pan nas zaprowadził do pokoju, a i tak jeszcze nie jest skończony, ponieważ tutaj jeszcze łóżko nie jest zrobione. Chyba jest tylko ogarnięta łazienka i tak ogólnie przeczyszczona, ale jeszcze nie jest zaścielone łóżko. Więc pan nas zaprowadzi, żebyśmy zostawili swoje rzeczy i ktoś jeszcze tutaj dokończy sprzątanie. Jest kibelek, jest wanna. No nie jest to pierwszej świeżości, jest to mocno już wysłużone. Była przed chwilą jeszcze pani właśnie przynieść nam ręczniki i powiedziała właśnie, że jeszcze czekają na po prostu na prześcieradło, bo nie mają w tej chwili, gdzieś tam pewnie. I pokój, no jak biorąc pod uwagę, że to jest najtańszy hotel w Agadirze, to nie źle. Nawet myślę, że od tego co mieszkaliśmy wcześniej w Les Palmiersa jest lepszy. Mamy tutaj widok, niestety nie na basen, a właśnie jest nawet basen w hotelu. Co robisz? Gorąco. Telewizor duży jest, ładny, nowoczesny. Widok mamy tutaj taki średni. Tutaj jest po prostu ulica i tutaj jest zaparkowany nasz samochód. A tam w oddali widać, gdzieś widać morze, jest morze, jest morze. O, i tutaj też mamy widok na to wzgórze. A hotel nazywa się właśnie Bahya City Hotel, albo Sudbahya. Tak wygląda właśnie tutaj korytarz. Nawet, no nie najgorzej, naprawdę hotel był kiedyś fajny, a teraz po prostu trzeba wziąć pod uwagę, że jest budżetowy. Za bez śniadania kosztuje chyba 54 zł, czy 57, więc dosyć tanio. Każdy może raz jest bardzo dużo. Mają to może. Nie wiem,
Francuzi. Te widoki już pewnie poznajecie. Jesteśmy tutaj na jednej z takich właśnie uliczek, którą się przechadzaliśmy często w Agadirze. Tutaj dosłownie za 100 metrów po prawej stronie będzie nasz poprzedni hotel Les Palmiers. A idziemy teraz coś zjeść. Na tyłach Unicrixa tutaj jest taki pasaż. To jest mnóstwo restauracyjek, takich dosyć tanich. Jakieś też sklepy, a tutaj jest taka jadalnia, do której się wybieramy, ale nie wiem, czy nie będzie za późno. O, tutaj właśnie jest ta jadalnia, taka pod mostem, jakby to nazwać. Ale niestety za późno, już jest po pierwszej, a oni jedzą bardzo wcześnie. Oni nawet obiad o 11.30 czasami jadą. Tak, tędy chyba idziemy. Albo nie, tędy, okej. Okay. Niestety oni właśnie bardzo wcześnie jedzą te tażiny i tak dalej, więc takie typowo lokalne knajpki to trzeba naprawdę bardzo wcześnie. Jesteśmy właśnie w takiej knajpce Shawarma House. Kasia je panini z serem. Chromasz. No, dużo masz wtedy chyba sera. To takie dobre, tak? Najlepsze panini jakie jadłam. Naprawdę? A tyle razy koło tej przechodziliśmy. A ja mam shawarma plate. Z kurczakiem. Wow, sporo tego kurczaka nawet. Troszeczkę jakichś warzyw, frytki. Moje kosztowało chyba 40 coś. Około 40, czyli gdzieś 13 zł. A Kasi strasznie tanie, bo tylko 6 zł. Mhm. Bardzo dobra. Tak właśnie podaje się tradycyjnie herbatę, że osobno miętę. Miętę wkładamy sami i potem wkładamy cukier. To musi co chwilę poleżeć. Za 3 minuty? Za 3 minuty, zaparzyć się. Zeszliśmy teraz tutaj na dół, zobaczcie jak to wygląda basen w ten sposób. O, tu nawet jakiś jest snack menu. Salady. O, dosyć drogo tutaj jest. Mocno drogo. Wins, Cabernet. Basen nawet wygląda, że czysta woda. Ktoś tam się opala. A, tam jest stołówka. Na dole jest stołówka. A na górze 3 piętra pokoi. Całkiem sporo tego jest. Spory ten hotel jest. Naprawdę spory. Spodziewałem się czegoś dużo gorszego. Jest naprawdę krystalicznie czysta woda, nie? Nie jest źle. Nie, wcale nie jest źle. Tylko ciekawa, jaka jest temperatura. Wody? No. Jaka? Dla mnie okej. Tak? Skoczyłabyś? Dla mnie za zimna. Ja lubię zimną, więc spoko. Tu jeszcze basenik dla dzieci pewnie. Ten dla dzieci chyba nie jest. I tam jest takie podwyższenie, tam można się na przykład opalać, tam są leżaki. Więc całkiem nieźle, jak za 54 zł taki hotel, to naprawdę nie ma co narzekać. Już jesteśmy umówieni na 17 na myjnie. Dosłownie za hotelem, z drugiej strony hotelu jest myjnia, a teraz idziemy jeszcze na przejażdżkę. Jedziemy właśnie do Tangazał. Już prawie chyba dojeżdżamy. Tam jest jakaś taka właśnie surferska lokalizacja. I tu całkiem fajnie wygląda. Fajna jakaś zatoczka, ładne morze. Zobaczymy jak będzie na miejscu. Dosłownie jedziemy, nie wiem, na godzinę, na pół godziny, żeby sobie tam tylko, bo mamy jeszcze po prostu czasu trochę i wykorzystać samochód, bo musimy go oddać za 3 godziny, za 4. Dojeżdżamy właśnie do Tangazoo. Chociaż już wcześniej było niby Tangazoo, ale chyba tutaj nas prowadzi po prostu, wpisałem w mapę Tangazoo i to jest tutaj, wow, jaka plaża. Wow, o kurde, ile surferów, jeszcze w życiu tyle nie widziałam. No. O kurde, aż czemu od nich, sami surferzy. Ja. Wszyscy z dechami. Nie ma się tutaj gdzie zatrzymać. Całkiem to przyjemna właśnie jest plaża, ten Tangazoo. Jeżeli wolicie bardziej takie odległe, bardziej kameralne miejsce, no to tutaj fajnie niż w Agadirze. Tutaj jest taka część ze skalistym brzegiem. Takie fajne, wielkie płyty jakieś są tutaj porozrzucane. A tam dalej zaraz pójdziemy, tam jest plaża. I tam jest mnóstwo, o tutaj jest mnóstwo surferów. Po prostu są ich dziesiątki tych surferów. Wow, nieźle, to jakaś jest tutaj właśnie Mekka surferska.
tej chwili chyba jest odpływ i tutaj po prostu morze bardzo, bardzo daleko się cofnęło, bo to jest bardzo płaskie i płytkie. I wszyscy, co są na kocach, czy tak, czy na jakichś tam leżakach, to są właśnie tutaj. Nie, leżaków tutaj nie ma, są tylko koce. Tam daleko, gdzie jest suche, tam się wszyscy rozkładają. Ogólnie tutaj po drodze, jak jechaliśmy z Agadiru, to tutaj przed całym Tangazout, mnóstwo jakichś właśnie resortów, hoteli i były takie bardzo fajne apartamentowce, taka po prostu całe osiedle apartamentowców. Bardzo tutaj fajnie, w sumie no fajnie. No co prawda bardzo turystycznie, ale jakiś taki jest tutaj fajny klimat, dosyć pozytywny mi się wydaje. Tutaj, tak jak właśnie mówiłem, fajniej niż chyba w Agadirze, nie? Z Agadiru trzeba tutaj dojechać, chyba jeżdżą to jakieś autobusy takie miejskie. Ile to jest? 20 czy 30 km od Agadiru, więc pół godziny jazdy. I zupełnie... Tak? No w zależności, co kto lubi. No tu jest inny klimat troszeczkę, taki właśnie bardziej... Tu jest surferski klimat, o. Jeśli się zastanawiać, jakie są ceny paliwa, to tutaj właśnie 10,98 to jest około 3,5 zł. Tak, 3,5 zł, trochę ponad może 3,5 zł na złotówki wychodzi cena litra benzyny. A tutaj nasz samochód się właśnie myje. Cena mycia samochodu to jest z zewnątrz, nie wiem jak to jest do końca, bo patrzyliśmy na innej stacji koło naszego hotelu. To z zewnątrz to było 25 dirhamów, czyli ile? 9 zł. Tak, 9 zł. Plus mycie z wewnątrz to 10, czyli 4 zł niecałe. A tutaj za cały komplet 40 dirhamów, czyli jakieś 13 zł, coś takiego. Więc panowie zaraz wypłucują i oddajemy samochód. Korzystałem też z takiej aplikacji Fuelio. Fuelia? I wyszło, że zrobiliśmy 2341 km, spaliliśmy 159 litrów i wszystko kosztowało 1756 dirhamów, czyli to jest jakieś 600 zł za paliwo, no coś koło tego, czyli całkiem nieźle, nie? Za 2341 km 600 zł paliwa. W sumie nie tak. No, tak palił średnio około 5, trochę ponad 5 litrów. Ostatnie spalanie to było 5,16. Chyba nasz rekord to było 5,04. Ale im dłużej jeździliśmy, tym mniej palił, bo na przykład jak do pierwszego tankowania było ponad 6 litrów. Drugie tankowanie wyszło trochę poniżej 6 litrów. Nie wiem, z czego to wynikało. Tutaj wypożyczaliśmy samochód o budget. Jesteśmy właśnie pod biurem, tutaj jest biuro. Niestety jest zamknięte, nikogo nie ma i nie mamy jak oddać samochodu. Miałem podany numer tutaj do tego budżeta, ale nikt nie odbiera. Samochód wypożyczaliśmy przez wyszukiwarkę Argus Car Hire. Zadzwoniłem do nich na infolinie, na szczęście wszystko ładnie udało mi się dodzwonić, odebrali. No jeszcze jest szansa taka, bo teoretycznie mieliśmy oddać samochód o 7, mamy czas do 7. A teraz jest 6, więc poczekamy tutaj, przyjdziemy na 7, zobaczymy, może ktoś się pojawi, może nie. Jak się uda, no to będzie wtedy w porządku, jak nie, to mam znowu dzwonić do Argusa. Nie wiem, coś wymyślę, najpierw zostawimy kluczyk w hotelu, bo jutro rano wyjeżdżamy. Pan też nie wiedział na infolinii za bardzo, co zrobić. Dziwna sytuacja. Nie, no idziemy się przejść nad morze chyba, nie? Idziemy teraz na spacer, żeby przeczekać tą godzinę gdzieś tutaj nad morze, ale się tutaj ludzi na zjeżdżało. Naprawdę jest mnóstwo ludzi. Dużo więcej, no popatrz ile jest tutaj samochodów. Jak byliśmy tutaj 3 tygodnie temu, to były pustki. Teraz pewnie się najechali na święta, na Nowy Rok. Mnóstwo ludzi. Jesteśmy właśnie na kanapkach u pana Hasana. Tutaj pan właśnie robi. Ja mam takiego zrobionego burgera jakby. Kanapka pita z mięsem mielonym, z jajkiem i serem. Pycha. O kurde, jesteśmy już w hotelu. Zmarnowaliśmy ile? 1,5 godziny. W
to zajęło, bo byliśmy półtorej godziny temu pierwszy raz w biurze. Okazało się, że no nikogo nie ma. Mieliśmy przyjść na siódmą. Byliśmy jeszcze raz w biurze na siódmą, no ale oczywiście no, tak się spodziewałem, nikt nie przyszedł. Więc jeszcze raz zadzwoniłem na linię obsługi Argus, bo do budżeta nie mogłem się dodzwonić. Pani tam gdzieś dzwoniła, ja chyba czekałem na nią chyba z 15 minut na linii. I w końcu gdzieś tam się dodzwoniła. Zostawiliśmy samochód pod biurem. Przeszliśmy to dosłownie kilkaset metrów do hotelu i mieliśmy zostawić klucz i dokumenty w hotelu. No i tyle. Samochód zdany. Zrobiłem tylko zdjęcie, że stoi pod biurem. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok, bo jeszcze jakiś taki facet się tam do nas, nie wiem, gdzieś tam pracuje chyba obok, przyczepił i chciał nam pomóc. Ale teoretycznie on o wszystkim wie. Też gdzieś niby miał numer do właściciela tego właśnie biura, niby z kimś tam jeszcze rozmawialiśmy. I teoretycznie też powiedział, żeby zostawić klucze i dokumenty w hotelu, więc kto odbierze te dokumenty, to ja już w sumie nie wiem. Zostawiłem klucze i dokumenty w hotelu w recepcji, więc ktoś jutro rano je odbierze, już w sumie nie moja sprawa, mam nadzieję. Ale półtorej godziny to zajęło, zanim to załatwiliśmy. Jesteśmy w ogóle dzisiaj zmęczeni jacyś, bo wczoraj w tamtym hotelu było do późna jakaś tam muzyka i tak dalej. Chyba skończyli grać o pierwszej czy o drugiej, więc też dzisiaj nie wyspaliśmy, bo też rano wstawaliśmy. Więc jesteśmy dzisiaj zmęczeni. Będzie chyba na dzisiaj tyle. Jutro jedziemy do Essuary. Też jutro będzie trochę męczący dzień, bo 3 czy 4 godziny jazdy i potem musimy znaleźć jakiś fajny nocleg, bo tam zostaniemy co najmniej na tydzień. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.